Ale Michałku, to informacyjnie, a my, drodzy Państwo, idziemy dalej. Mamy gości z Holandii. Drodzy Państwo, to są muzycy, którzy szukają archaicznych, dawnych melodii. Grupa się nazywa Let Mercher. Nazwa w wolnym tłumaczeniu Poczuwajcie nasi muzyki. Czy to wolne tłumaczenie nawet mają gwarowe. Grają muzykę folkową z Holandii, Belgii, Francji, ale też Polski i Beskidy, bo Michałku, cóż powiesz? Tak się ku mnie ciśniesz. Chodzi o mikrofon. No. Cztery kule. Bardzo roków tu już jeżdżą, znają Zbyszka Wałacha, Janka Kaczmarzyka. Razem też koncertują, z tego co wiem, tak jak szefowo rządziła, nie? Tak, tak. 20 roków, drodzy Państwo. Jest ich 6, a dzisiaj przyjechało wiele? Sztyżu i przyjechało, ale drodzy Państwo, jak u nas jeszcze niestety było ciężko wyjeżdżać za granicę, to właśnie ta grupa już zapraszała Zbyszka Wałacha, Janka Kaćmarzyka, Józka Kawloka, nasiego Żmudem do nich, do Holandii. To były pierwsze wyjazdy zagraniczne. I drodzy Państwo, ich solistką jest piosenkarka Gladys z Karcibów. To jest nie wiedzą co, solistka. Jest Tytus, który to Tytus? Tytus, bo nie mnie nie czują. Martin i szef Nikolas. Nikolas, ty mu pomachaj. Nikolas, brawo, brawo. A Tytus, pomachajcie no. Widzicie, Monaj Żywiecki, kapelusz. I Martinek na akordeonie i solistka Gladys. Moment. Ona prosi o krzesło. O, Piotrek jest asystentem naszej solistki. Słuchajcie, grupa jest archaiczna, szuka właśnie motywów jak najdawniejszych, ale też nawiązują do Beskidów z racji tych naszych właśnie wspólnych 20 lat koncertów. Są w tym momencie, Michałku, u Was należy czy nie? W rodzinie właśnie, w agroturystyce Krysi, Janka Kaczmarzyków, Madziara i no tu pięknie zagrają. Już Pani se wolniutko siada, więc myślę, że to wszystko wymaga poru właśnie chwili. W międzyczasie, drodzy Państwo, w tym roku mamy na bogato, bo 3 koła gospodyń wiejskich, które no powstały w tym roku 2, a 3 lata wcześniej konioku naważyły. Michał, coś byś zjął? Na coś możesz chyć? Ale ci powiem, kiedy koło to było. Placki ze szperkami podstawa, z tego co wiem. To już rządzimy. Placki, drodzy Państwo, mamy KGW i Stebna pod grillem. Kapusta, kita. I kita z kapustą KGW i Stebna, a nie miałby się ci na golonko. KGW Jaworzynka Kuchnia. Ja sobie woli maczki zjeść. A tu zaś wymyślisz, ale są, drodzy Państwo, maczki w kapuśnicy KGW Koniochów. Ceny są naprawdę fajne, 5-7 zł, bynajmniej maczki. No. Popatności, kita z kapustą. Krupniok do tego. Krupniocie, mamy krupniocie. Są krupnioki, krupnioki KGW Koniaków, coś byś jeszcze miał chęci. Kawa, herbata, lemoniada, KGW i Stebna. Kołodź. Drodzy Państwo, karczyk, golonko, kebab, frytki, to jest kuchnia. Kosztujcie, bo to jest nałożone od serca. Nasze gospodynie musiały dzisiaj i wczoraj być tu, ważyć. Także macie chęci na dobre jodło, takie domowe. Korzystajcie, bo to też jest wielka atrakcja tych naszych 20 dni istewnej. Bo tak możecie pojeść pierwszy raz na takiej właśnie imprezie otwartej. A drodzy Państwo, na tym nie koniec. Mamy jeszcze ten plac zabaw, kiedy też tu wito rozwroku z racji, że no, eksploatacja wojska jest taka, nie inna, musimy go też chronić. Ale na dnie Stebnej mamy karuzelę, jest właśnie markiza, ten plac zabaw, z tyłu są autka. Korzystajcie, póki nie umieleje, póki jest właśnie fajny czas. Zanim jeszcze pogoda jest. No zanim jeszcze pogoda jest. Także myślimy, że właśnie dzisiaj będzie tak
taki preludium tego, co jutro, bo jutro, drodzy goście, będziemy się bawić i wybierać najpiękniejszą górolkę w 2019 spośród kandydatek. Michał Lekier gdzieś się przyzdrzył i żebyście, drodzy Państwo, wiedzieli, same się zgłaszają. To nie jest tak, że się chce, żeby dana dziewczyna poszła, bo jest piękno, ale te dziewczyny się zgłaszają i ciężko mówić o kanonach piękna, po prostu młodość, zabawa. Tak się jutro tu będziemy bawić od godziny 15. Jest 11 kandydatek. W tym roku, Michałku, mamy posierzone. Czech z Polski, ze Słowacji też? Nie wiem. I ze Słowacji. Z racji, żeby zachęcili jeszcze o jakieś miejscowości tu obok. Mamy dużo kandydatek z czeskiego Zaolzio, czyli z naszego Zaolzio. Tam są aj 4 te dziewczątka, które będą chciały się tu zaprezentować. Z Grudku, z Jabłonkowa. Naszych kandydatek też mamy 3, 4, 5, 4 cieśki. To nasze kandydatki jest 6, a 4 właśnie z Zaolzio. Także kulturowo to był nasze tereny jabłonkowskie. Czy ty już, Nikolas, jesteś gotowy? Nikolasie, staw. Możecie już grać koncert? Jeszcze minuta, dobrze. To tą minutkę poczekamy. Widzimy, że tu mają archaiczne instrumenty, grzewotki, taki garniec, gliniok, który jest powlekany skórą, przeważnie cielęcą, Michał, a się pociąga, cóż się to pociąga? Taki ściebel, patyk, a to pięknie po naszemu pierdzi. Tak sobie wiecie, Michał, no ciężko tłumaczyć na język czysto polski. Nikolas, to startujemy, startujemy. Słuchajcie, wielki, wielki brawa, poczuwajcie naszej melodii. Grupa z Holandii! Brawo! Thank you.
Dziękuję.
Dat hoef ik niet te klagen.
Alleen in Nederland, want het is anders.